Witaj, dzień dobry. Dzisiaj zapraszam Cię na drugą część przygód Anastazji w labiryncie szczęścia. Jeżeli nie znasz jeszcze pierwszej części, dobrze by było ją obejrzeć przed tym filmem, żeby wiedzieć, gdzie jesteśmy i o co chodzi. Dla tych, którzy już pierwszą część widzieli, dzisiaj druga. To cóż, zaczynamy. Anastazja przekroczyła próg. Odruchowo przymrużyła oczy. Znalazła się w przestrzeni zalanej blaskiem słońca. Przed nią stał zaprzęg. Słońce lśniło w grzywach dwóch karych koni. Ich mięśnie grały pod połyskującą skórą. Nigdy nie widziała konia. To znaczy oczywiście widziała, oczywiście w internecie, na obrazkach. Nigdy nie widziała konia w rzeczywistości. Nie zdawała sobie sprawy, że te zwierzęta są aż tak duże. Podeszła nieśmiało. Konie wyciągnęły szyję. Ich głowy znalazły się tuż obok jej twarzy. Poczuła ich gorący oddech. Spojrzenia nad podziw mądrych, świetlistych oczu przylgnęły do niej. Jakie wy jesteście piękne! Nie mogła powstrzymać się od tego okrzyku. Delikatnie pogłaskała jednego z nich po rozdętych chrapach. Drugi natychmiast trącił jej rękę, jakby domagając się pieszczoty. Jesteście takie piękne, powiedziała już spokojniej. Poczuło, jak ciepło rozlewa się w jej wnętrzu. Ogarnęła ją dziwna błogość. Przytuliła się do ich ciepłych szyi. Chciała, żeby ta chwila trwała wiecznie. Nagle konie jednocześnie zarżały i odwróciły głowy. Patrzyły w stronę woźnicy. Mężczyzna spał. Jego szeroka pierś, okryta wełnianą koszulą, poruszała się miarowo w rytmie spokojnego oddechu. Kruczoczarne włosy, zebrane w warkocz, spadały na lewe ramię. Ostro zarysowana szczęka jakoby przeczyła cieniutkim wąsikom, starannie wymodelowanym i zakończonym malutkimi warkoczykami. Konie zarżały głośniej, jakby nawet natarczywie. Woźnica powoli otworzył oczy. O, Anastazja w końcu się zjawiła, powiedział sennie. Ty mnie znasz? Zdziwiła się. Kogo mam znać, jak nie ciebie? W jego głosie było czuć lekkie zniecierpliwienie. No tak, ale przecież ty jeszcze nie wiesz. Rzeczywiście, możesz jeszcze nie wiedzieć. Tak, znam cię lepiej niż myślisz. To może mi coś wyjaśnisz, powiedziała dość niecierpliwie. Jego nonszalancki ton nie robił na niej najlepszego wrażenia. Dobrze, po co ta irytacja, po co niecierpliwość? Mamy czas. Na chwilę zamyślił się, pogrążył w milczeniu. Anastazjo, czy wiesz, co to jest za zaprzęg? Pewnie nie wiesz. Słuchaj uważnie. To jesteś ty. Co? Przepraszam, co? Jej zdumienie było niewyobrażalne. Tak, my, konie i nie ja, jesteśmy tobą. Nie rozumiem, powiedziała już spokojniej. Posłuchaj uważnie. Głos woźnicy stał się cieplejszy o pół tonu, dużo bardziej poważny. Popatrz na konia po lewej stronie. Twoje ciało fizyczne. Koń po prawej stronie to ciało psychiczne. Woźnica jest twoim wewnętrznym, prawdziwym, świetlistym ja. Tą niezniszczalną istotą, która została powołana do prawdziwego życia i do prawdziwego szczęścia. To tajemnica powodzenia w życiu. Żeby zaprzęg prawidłowo funkcjonował, musisz dbać o obydwa konie. Jeżeli jednemu z nich będziesz poświęcać mniej uwagi, jeżeli będzie słabszy, zaprzęg będzie skręcał i nie dotrze do celu. Jeżeli obydwa konie będą słabe, nie będzie posuwał się wystarczająco szybko. Jeżeli woźnica będzie spał,
zaprzęg zsunie się w przepaść. To logiczne, pomyślała. Ale jak dbać o konie? Jak nie dać zasnąć woźnicy? To było już pytanie do mężczyzny. Przede wszystkim pamiętaj o tym, że to woźnica decyduje o tym, co jest dobre dla zaprzęgu. Każda twoja decyzja, każde działanie musi wypływać z najgłębszego wnętrza twojej istoty. Ciało fizyczne dąży do prostych, łatwych przyjemności, które zatrzymują zaprzęg. Te decyzje, podejmowane pod wpływem woli ciała fizycznego, nie pozwalają iść do przodu. Hamują proste przyjemności, hamują prawdziwe, bardziej skomplikowane w osiągnięciu, ale niewyobrażalnie dużo rozkoszniejsze. Ciało psychiczne też dąży do szybkich, powierzchownych rozwiązań, aby jak najszybciej mieć problem z głowy. Te działania najczęściej maskują problem, zamiast rozwiązywać go. Zamiast rozwiązywać go u źródła. Ukryty problem narasta i w najmniej oczekiwanej chwili wybucha ze zwielokrotnioną siłą. To ty, odwołując się do prawdziwej istoty swojego wnętrza, musisz decydować w każdej sprawie. U większości ludzi to nie woźnica, a konie decydują, co jest dobre dla zaprzęgu. Stąd tyle problemów. Woźnica musi decydować. On widzi więcej, patrzy bardziej perspektywicznie. Silny, mądry woźnica sprawia, że i jemu, i koniom powodzi się doskonale. Mężczyzna zamyślił się na chwilę. Popatrzył na konie, potem znowu Anastazję, znowu na konie. Jak dbać o konie? To dość skomplikowane. Powiem ci w skrócie. To będą najważniejsze tezy. Resztę musisz wypracować sama. Zresztą konie różnią się. W zaprzęgu każdego człowieka są inne konie, których charakter i potrzeby trzeba poznać, zgłębić i przede wszystkim wyczuć. To ciężka praca, ale im lepiej ją wykonasz, tym lepsze będzie twoje życie. Woźnica poprawił się na koźle, usiadł wygodniej. Na jego twarzy pojawiła się mina starego, doświadczonego nauczyciela. Ciało fizyczne, zaczął. Ciało fizyczne, które pozwala ci egzystować w świecie widzialnym, potrzebuje jedzenia, ćwiczeń i komfortu. Musisz to ciało karmić, lekko się skrzywił. Karmić, a nie napychać. Trzeba zapewnić mu pożywienie nie tylko w wystarczającej ilości, ale i w jak najlepszej jakości. Powiedziałbym, że jakość jest ważniejsza od ilości. Pożywienie musi być treściwe, ale nie zapychające. Karmiąc tego konia, pamiętaj, żeby zapewnić mu wszystkie niezbędne składniki. Pamiętaj też, żeby unikać składników szkodliwych. Nie zawsze smacznie znaczy dobrze. Jego organizm musi być też oczyszczony. Oczyszczony z gromadzących się w nim złogów i toksyn. Ale nie kupuj mu oczyszczających preparatów w kosmicznych cenach. To, że są kolorowe i jak twierdzi reklama, przyjmują je najszybsze, utytułowane konie, nie znaczy, że to jest dobre. Może zacznij od zwykłej czystej wody? Ona doskonale oczyszcza. Ciało fizyczne musi być utrzymywane w dobrej formie, ale pamiętaj, że każdy koń jest inny. Trenuj, ćwicz, rozwijaj sprawność fizyczną, ale bez zbytniego forsowania. Ten koń ma być na tyle sprawny, żeby ciągnąć ten zaprzęg bez wysiłku, a nie zostać mistrzem olimpijskim. Ciało fizyczne ma osiągnąć jak najlepszą formę, ale jak na swoje warunki. Tyle. I nic więcej. Zapewnij temu koniowi komfort, ale bez luksusów. W luksusowych warunkach się rozleniwi i nie będzie chciał iść w zaprzęgu. Daj mu wszystko, co jest mu potrzebne, dobrze rozważając, co jest potrzebne naprawdę, a co jest zbędnym dodatkiem, który tylko obciąża. Woźnica
wyciągnął z kieszeni kostkę cukru i podał ją zwierzęciu. Koń delikatnie zebrał ją z otwartej dłoni. Zobacz, dałem mu kostkę cukru. To dla niego rozkosz, rozkosz smaku. Odbiera ten gest też jako oznakę mojej sympatii. Dlaczego nie dać mu od razu 100 kostek? Zjadł je z jeszcze większą przyjemnością. Po pierwsze, byłoby to dla niego szkodliwe. On o tym nie wie, ja wiem i dlatego to ja decyduję. Po drugie, w przyszłości ta jedna kostka nie sprawiłaby mu aż takiej przyjemności. Anastazja zamyśliła się. Wróciła myślami do swojego życia, do swojej przeszłości. Rozważała ją i analizowała. Nie, nie widziała tego życia jako ciąg zdarzeń. To były pojedyncze emocje, myśli, bliste wspomnienia, wspomnienia pewnych sytuacji. Niektóre fragmenty pojawiały się lekko i swobodnie, inne były ciężkie, nabrzmiałe, sprawiały jej niemal fizyczny ból. Zaczęła rozumieć. Cichutkie rżenie wyrywało ją z transu. Ciemne oczy woźnicy utkwione były gdzieś w nieboskłon. Tak, powiedział, jakby przyznawał jej rację. Ale nie możesz zapominać o drugim koniu. To twoje ciało duchowe. O tego konia również możesz dbać. Musisz go karmić, ćwiczyć, dbać o jego rozwój. Koń przechylił głowę, jakby potwierdzając te słowa. To wielka sztuka, woźnica powiedział zamyślonym głosem. Szukaj wskazówek u starożytnych mistrzów. Unikaj efektownych sztuczek, pełnych fałszywego blasku. Właściwe są metody proste techniczne, ale wymagające wysiłku. Zgłębiaj źródłowe traktaty mistyków. Staraj się je zrozumieć. Ale rozum je w sposób prosty i bezpośredni. Współcześnie też powstają fantastyczne dzieła, ale zapamiętaj, że to tylko interpretacja praw, które zostały już dawno wypowiedziane. I jak każda interpretacja, mogą być obarczone błędami wynikającymi z subiektywizmu. Subiektywizmu podejścia do tego problemu. Co najważniejsze, pamiętaj, że ten koń jest tylko koniem i aż koniem. Jest niezwykle inteligentny, ale na miarę twojej inteligencji. Są rzeczy, których sam nie jest w stanie się nauczyć. Powinnaś pokazać mu, jak należy postrzegać świat, do czego dążyć, co daje prawdziwe zadowolenie. Po prostu pokaż kierunek, którym zaprzęg ma iść. Ważna jest dyscyplina. Ty decydujesz, kiedy może czy sobie pobrykać po zielonej łące, a kiedy mozolnie ciągnąć wóz. Pamiętasz kostkę cukru? Nie odmawiaj mu jej od czasu do czasu, ale naucz go, że to owiec daje realną siłę. Twoje ciało duchowe musi nieustannie wzrastać i wzmacniać się. Przed tobą wiele zadań, wiele pracy na drodze do prawdziwego szczęścia. Im więcej wzniesiesz się duchowo, tym łatwiej i pewniej będzie ci po tej drodze kroczyć. A ty, to znaczy ja, a co ze mną, tobą? Woźnica popatrzył na Anastazję z uznaniem. Widzę, że rozumiesz, powiedział radosnym głosem. A w jego oczach zapaliły się wesołe iskierki. Spoważnie. To wielka sztuka. Wyczucie swojej prawdziwej wewnętrznej istoty. Swojego prawdziwego ja. Wymaga pracy, treningu i czasu. Spróbuj takiego ćwiczenia. Usiądź. Przesunął się, robiąc jej miejsce na koźle obok siebie. Dopiero teraz Anastazja zdała sobie sprawę, że cały czas stała i nogi domagają się odpoczynku. Usiadła. Kiedy usiadła obok woźnicy, owionął ją zapach końskiej sierści, dymu ogniska. Poczuła przestrzeń, nieskończoną przestrzeń. Zdziwiła się.
Ta przestrzeń znajdowała się w jej wnętrzu. Woźnica kontynuował. Postaraj się pozbyć myśli. Jesteś tu i teraz. Nie ma przeszłości. Nie ma przyszłości. Jest tylko jedno. Jedno wielkie, niekończące się tu i teraz. Jeżeli jakieś myśli pojawią się, spychaj je delikatnie na drugi plan. Obserwuj przerwy pomiędzy myślami. Staraj się, żeby były coraz dłuższe. Pozbądź się emocji. Tu i teraz nie ma nic, co mogłoby te emocje wywołać. Wczuj się w siebie. Obserwuj to, co pozostało. To jesteś prawdziwa ty, niezniszczalna, wieczna istota, pełna blasku. Hipnotyczny głos w woźnicy przenikał Anastazję. Przez chwilę poczuła coś dziwnego, innego. Jakoś tak boję się, wyszeptała. Jestem pełna lęku. Ciii, wyszeptał woźnica. To absolut. Każde nasze zetknięcie z absolutem budzi uczucie podobne do lęku. Ale to nie jest lęk. To uczucie podobne do tego, kiedy w upalny dzień gwałtownie zanurzysz się w chłodnym jeziorze. Znikają kierunki, znika poczucie rzeczywistości. Jesteś tylko ty i rozkoszny chłód. Tak i teraz, kiedy zanurzasz się w bezkresnej przestrzeni absolutu, zanika poczucie zakotwiczenia w rzeczywistości. To dobrze. Ta rzeczywistość, którą odczuwamy na co dzień, nie jest światem realnym. To świat widzialny, który jest tylko częścią realności. I to częścią często zafałszowaną przez emocje. Poczuj swoje prawdziwe ja. Zanurz się w tym rozkosznym odczuciu prawdziwej realności. Jego głos stawał się coraz bardziej cichy. Słowa łączyły się w jednostajny szum. Kojący szelest, który powoli zanikał. Anastazja poczuła, że jest. Jest w pełni. Jest sobą. Jej ja było nieograniczone. Rozlewało się w przestrzeni. Była częścią wszechrzeczy, a wszechświat zawierał się we wnętrzu jej istoty. Czas, przestrzeń przestały istnieć. Ja, teraz. Było tylko ja i teraz. Delikatnie zwróciła głowę w stronę woźnicy. Jego obraz stawał się coraz bardziej rozmyty, kontury zlewały się z powietrzem, przejrzystość i nierealność, a jednocześnie bliskość. Powoli woźnica i ona stawali się jednym. Już nie było woźnicy obok. Stawał się nią, a ona nim. Jedna istota. Z bardzo, bardzo daleka usłyszała jego cichnący głos. Teraz, powiedział, teraz zrób to, co najważniejsze. Ze zdziwieniem zdała sobie sprawę, że wie, co jest najważniejsze. Że wie to od dawna i od dawna chce to zrobić. Szybkim ruchem chwyciła bat, który tkwił obok i wyrzuciła go daleko za siebie. Nie będzie nam już potrzebny, powiedziała do koni. Konie cichutko zarżały. Uśmiechnęła się. Anastazja siedziała na podłodze pustego pokoju. Obok niej na ziemi stała zabawka. Plastikowy powóz zaprzężony w dwójkę malutkich koników z sierścią zrobioną z wełnianych nitek. Drzwi po jej lewej stronie uchyliły się z ledwo słyszalnym skrzypnięciem. Tyle na dziś, tyle drugiej części naszej opowieści. Mam nadzieję, że ta również przypadła ci do gustu. Wkrótce, może nie aż tak szybko, jakbym chciał, ale wkrótce będą następne odcinki. Także zapraszam. Zapraszam cię również na inne moje filmy. Zapraszam cię do subskrypcji kanału. Na dzisiaj tyle. Do zobaczenia.